Pogadajmy o modzie. Moda jest genialnym pretekstem do tego, co chcę powiedzieć. Bo wyobraźcie sobie takiego Givenchy albo Dolce & Gabbana albo tego, co tak lubię, Louboutin. Toż to jest taki autorytet, że nikt nigdy nie śmie, żadna kobieta nie śmie zrobić inaczej niż ten autorytet. I każda postępuje zgodnie z autorytetem, z modą. To wcale nie znaczy, że zawsze jest to pozytywne dla niej, gdyż czasami to, co wkłada modnego, zupełnie do niej nie pasuje. Znam kilka takich przypadków, ale zostawmy to. To, że autorytet może być szkodliwy, to jest inna sprawa. Że może być niewłaściwy, to jest inna sprawa. Dla niej dużo większym problemem jest to, że autorytet odbiera zdolność samodzielnego myślenia. Ludzie patrzą z zachwytem na autorytet, patrzą z zachwytem, że on odkrył coś nowego i robią to nowe. Robią to nowe tak długo, aż się to zestarzeje i jeszcze dłużej robią. I myślą, że autorytet odbiera także tobie szansę na to, byś myślał lub myślała. Dziękuję.